witajcie. Jakiś czas temu nagrywałam film na temat Halki i tego, jak fajnie tą Halkę mieć pod sukienką. To mam taką dopasowaną sukienkę na sobie z jerseyu. I właśnie pod takimi dopasowanymi sukienkami, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, kiedy nie jest jeszcze tak ciepło, bardzo fajnie się sprawdza taka Halka, gdzie coś mamy pod spodem. Ona jest, oczywiście jest krótsza od sukienki, tak żeby gdzieś nawet jak się podciągnie ta sukienka, żeby ona nie wystawała, bo to nie ma nic gorszego niż gdzieś coś tam wystaje, mimo że nie szyłam jej jako Halki takiej, z jakąś tam dodałam jakieś ozdoby w postaci koronek, to zawsze to jest bielizna, więc nie będę tutaj mówić. Dużo mówiłam o tym, po co ta Halka jest we wcześniejszym filmie, więc zapraszam do obejrzenia. A zaraz jeszcze pokażę, właśnie ona się sprawdza dobrze przy takich obcisłych rzeczach, gdzie mamy coś jeszcze, jest z rękawkiem, zaraz pokażę, jak ona wygląda. I jeszcze przy takich szerszych, powiedzmy, zaraz się zmienię sukienkę i pokażę. A teraz powiedzmy taka sukienka jest, to też jest wersja zimowa, jest z dresówki. Właśnie tylko muszę dobrze ułożyć. Jest z dresówki i ona trochę odstaje, więc jak tutaj grzeje i jest fajnie ta sukienka, no ten dół tak fruwa i mogło być zimno, no ale jest, mamy pod spodem tą Halkę, która jest obcisła i zawsze coś blisko tutaj ciała jest, więc nie ma takiego uczucia, że mamy pod spodem tylko rajstopy i coś nas chłodzi, więc zawsze mamy coś dodatkowego, co bardziej przylega do ciała. I czujemy się, nie dość, że czujemy, możemy założyć sukienkę i czujemy się fajnie kobieco, to jeszcze jest coś ciepłego, takiego blisko ciała i czujemy jeszcze jakiś komfort. Teraz pokażę, jak wygląda ta Halka. Halkę zrobiłam taką, czyli jak Wam opowiadałam, pokazywałam tą dzianinę, jest lekko taka śliska, czy to nie jest taka t-shirtówka, bo t-shirtówka nie jest taka śliska i mogłaby się zaczepiać o takie, powiedzmy, jak tą niebieską miałam chabrową sukienkę z takiej dzianiny Punto, więc ona mogłaby się sama podwijać sukienkę, się zaczepiać o tą Halkę. A ona jest taka śliska, więc na pewno to jest poliester, jest bardzo fajnie rozciągliwa. Zrobiłam ją z rękawkiem, dlatego że to są bardziej właśnie pod takie sezon jesienno-zimowy i fajnie, jak tutaj jest coś, przylega do ciała i jest tak się wydaje, że jest bardziej uczucie ciepła pod spodem. Miała być gładka, zrobiłam jeszcze z takimi tutaj rozporeczkami. Miała być gładka, ale sobie pomyślałam, to tak samo jak z bielizną, że no fajnie mieć fajną, mimo że nikt nie widzi, więc tak nie chciałam robić jej zupełnie takiej gładkiej i smutnej, więc dodałam taką elastyczną koronkę. I tak samo dół Haleczki wykończyłam koronką, żeby ona nie była taka smutna, więc w domu mogę pomykać. A pod sukienką też czuję, że mam coś fajnego, nie jakiegoś tam smutnego, że czarna, funkcjonalna, ale też ta sama świadomość, że jeszcze coś delikatnie czymś kobiecym została, jakąś kobiecą taką koronką delikatną została wykończona, to jest jakby dla mojej świadomości jest fajnie, że jest po prostu fajna i dobrze się w tym czuję, więc to tak jak mówiłam, to tak jak z bielizną, fajnie mieć fajną, nikt nie widzi, a ja się czuję wspaniale. No to tak samo z tą Haleczką, jeżeli ją wykończycie w jakiś taki ozdobny sposób, to równie dobrze w jakimś sezonie letnim może Wam, jeżeli czujecie się w niej na tyle komfortowo, żeby w takich obcisłych gdzieś wyjść,
To jak najbardziej. Ja pewnie nigdy bym w tym nie wyszła, bo bym się czuła niezbyt, bo jest, po prostu jest krótka i, no i bardzo opięta, ale jak te, któreś z Was lubi, to czemu nie? Więc możecie uszyć taką haleczkę i mieć po prostu jako haleczkę i jako taką sukienkę. No sezon letni na pewno pokażę Wam taką halkę na ramionczkach. Może być też z takiej dzianiny przylegająca. A może być też również jakaś satynowa, fajne, super, są jedwabne, pod takie nadal modne, szyfonowe, przezroczyste sukienki. Więc w sezonie letnim można mieć jakąś czarną albo jakąś ciemną i też można mieć naturalny miód, coś takiego pod te jasne, przezroczyste sukienki, żeby nie trzeba by było szyć sukienki z podszewkami. Czasami nawet w sklepie kupicie sukienkę i ta podszewka gdzieś się zaczepia, gdzieś te ramionczka za bardzo uwierają, gdzieś coś ciągnie ta podszewka, a tak naprawdę zakładacie haleczkę, która jest, może być bliżej ciała, na to zakładacie sukienkę i nic, one nie są połączone ze sobą, nic nie ciągnie, więc czujecie się komfortowo i wyglądacie fajnie. Nie musicie zwracać, że gdzieś coś tam, nawet jakiś większy dekolt odstający w sukience. Jeżeli halka jest bardziej przylegająca, zwłaszcza tu w dekolcie, się nachylacie, to nic biustu nie pokazujecie, nic Wam się nie odchyla. Po prostu widać ładną, estetyczną haleczkę i nadal czujecie się świetnie, nie musicie niczego pilnować, więc to na tyle w kwestii halki. Ja swoją uszyłam, sezon jeszcze trwa, więc na pewno ją wiele razy wykorzystam. Szyjcie sobie albo szukajcie jakichś fajnych, fajnych w sklepach, albo możecie też u krawcowej uszyć. To nie jest jednorazowy zakup. Szycie u krawcowej to jest dopasowane do Ciebie, produkt na lata, materiału jakiego chcesz, więc same plusy. Polecam, pozdrawiam, pa! A, i jeszcze, jeżeli Wam ten film się podobał, możecie łapkę w górę, może zapraszam do subskrypcji, a jeżeli macie jakieś tematy, masz tematy, które Cię interesują, coś chciałbyś zapytać, chciałabyś zapytać krawcowej takiej, która praktycznie szyje i świadczy te usługi, na co dzień z tego żyje, więc zapraszam albo to na YouTube, albo na mojego bloga szyciskagi.pl. Pozdrawiam serdecznie, pa!